Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj taki odcineczek, jak sobie poradzić w trudnych sytuacjach. Moja sytuacja wygląda tak, że mam belki bukowe, 5 cm grube, szerokie na 12 cm, a no niestety długie na 2 m 20 cm, a blat strugarki w całości ma 1 m 20. Jak sobie z tym poradzić? Ja rozkminiłem to w ten sposób, że w przodu postawiłem pilarkę, która jest na kółeczkach. Oczywiście kółka wszystkie zablokowałem. Do tego dołożyłem płytę 18. Płytę przycisnąłem ściskami, żeby mi się to nie ruszało i ta płyta wiórowa nie odjechała. Co mogę powiedzieć? Blat, ta płyta wiórowa jest około milimetr niżej niż blat odbiorczy. Z tyłu, tam gdzie stoi statyw, stoi taki, można powiedzieć, stojaczek ze ściskiem, który no, podtrzymuje mi koniec materiału, jak wprowadzam strugarkę. Od razu, jeżeli ktoś chciałby coś takiego zrobić, robi to tylko i wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Ja to rozwiązałem w ten sposób ze względu na to, że no niestety w moim warsztacie nie ma tyle miejsca, a zależy mi na tym, żeby to zrobić na już. A nie powiem, że nie dzwoniłem, nie pisałem do innych osób i można powiedzieć, są rolki, mógłbym sobie zakupić dwa takie stojaki z rolkami, jeden ustawić z tyłu, drugi ustawić z przodu i byłoby to najbezpieczniej. Przeglądając różne portale aukcyjne, są takie roleczki, nawet i przyglądałem się dobrze rolkom z firmy Volcraft. W miarę solidnie wyglądają, w miarę stabilnie i to by było najlepsze rozwiązanie. Jedna z przodu, jedna z tyłu i byłoby to bezpiecznie, a nie taka typowa amatorka, jak ja to tu rozkminiłem. Ten urywek filmu, kiedy strugam, nie mam żadnego pojęcia, bo w tym momencie, jak chcąc cokolwiek przestrugać, muszę stanąć tam, gdzie stoi statyw, więc albo stanę zaraz przed nim i przez chwilę będziecie mnie musieli oglądać od tyłu. Spróbuję go tam z przodu umieścić i zobaczymy, jak to wyjdzie, ze względu na to, że chcąc jeszcze dołożyć oświetlenie, więc nie mam miejsca, żeby to w całości można nagrać cały materiał z wszystkich beleczek. Po co mi, na co, w następnych odcinkach się dowiecie. Ja biorę się za struganie.
To by było na tyle. Mi zostało jeszcze tylko przepuścić przez grubościówkę, ewentualnie wyciąć na dokładny wymiar z szerokości i skleić. Ale to zapewne w innym odcinku. Jak macie swoje jakieś pomysły, patenty, które Wam ułatwiają takie rzeczy przy takich pracach z takimi długimi materiałami, podzielcie się nimi w komentarzach. Wrzuciłem kilka dni temu post na grupę wycinajka.pl, na którą serdecznie zapraszam, jak inni forumowicze tej grupy widzą to i jak oni by to rozwiązali. I właśnie padł tam pomysł na rolki i kilka innych pomysłów typu kobyłki, nie kobyłki. Każdy pomysł jest dobry. Jak ostatnio usłyszałem, jeżeli pomysł jest głupi, ale działa i ułatwia pracę, to nie jest głupi, bo nam pomaga w wykonaniu danej pracy. Ja serdecznie dziękuję za poświęcony czas i tradycyjnie zachęcam do komentowania, lajkowania, no i oczywiście, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, do subskrypcji kanału. No i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!